sytuacja nieprawdopodobna, bo tutaj przyjechał kwiatny starego, romantycznego, cudownego żużla. Jest człowiek, który wygrał w 1977 roku memoriał Kijikowskiego i Czernego. Bogusław Nowak, z tego samego roku indywidualny mistrz polski Bogusław Nowak. I jest człowiek, który kiedyś kochał się w Park Lins, promotor te klubu Rei, Eugeniusz Błażak. Witam serdecznie, pozdrawiam kibiców. Bogusz, pamiętasz 1977 rok, jak przyjechałeś i grałeś memoriał? Realnie, w ogóle to jest kawał na dużo, zawsze się śliwa i zawsze dobrze mi się śliło. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że to będzie piękne, piękne widowisko dzisiaj. Nazwiska, myślę, że zapewniają taką atrakcję. Bardzo się cieszymy, dziękujemy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie również. I naprawdę jesteśmy szczęśliwi, że mamy. Antonio Lindbergh, Szwecja. 8.
Krośnia. Nie uwierzycie, ale przyjechał też do Krosna tam i po to, żeby zbierać pieniążki dla 7-letniej dziewczyny. Ogromne serce, nawet jak ma ważne start, medale DMP, to i pochylić się nad ludzkim losem. Janusz Kołbikowowie! Z dziewiątką. Kiedyś mówiono, że będzie z niego Sebastian Tardelli albo Jeremy McGrath, albo Chad Reed, albo Vito Hipolito wcześniej, a teraz oczywiście Ryan Lopoto, mistrz Supercrossu, ale postawił na żurze Artur Czaja. Dziesiątka, szacunek ogromny, bo przyjechał masę kilometrów z chorwackiego Goričan, człowiek, który fenomenalnie ściga się i podbił serca kibiców Peterborough, Krzysztof Bocznowski. Z jedenastką, absolutny diament od czasów Igora Plechanowa, Michała Starostina nikt nie oglądał. W tamtym Związku Radzieckim ma w współczesnej Rosji takiego talentu. Kapitalne czucie motocykla namaszczone przez Tomego Rickardsona. Emil Seifuldino, Rosja! Z dwunastką. Kapitalny dżentelmen, który wie, co to znaczy jechać do kreski. Człowiek, który pokonuje setki kilometrów. Ikona Częstochowskiego Uwierza, Grigoriusza Buta. Zawodnik, który był 3 razy mistrzem Wielkiej Brytanii, serce ogromne, waha się, czy jechać w Pucharze Świata, czy jeszcze walczyć o przepustkę do GP, bo przez eliminację już droga zamknięta, ta furtka nieczynna. Chris Paul Harris, Wielka Brytania. Z 14. Mechanik czarny, mózg operacyjny, logistyki. Jarka nam teraz doskonale wie, co znaczy ojcostwo już od 2 dni, a Jarek Campbell, pamiętamy, kumla, termostadion, mistrz świata junior 2003. I dwa medale indywidualne z Grand Prix. Jarek Mały Amber! Z 15. uwielbiany w Częstochowie, indywidualny mistrz Polski. Pamiętamy, że w 2003 na Wybrodą miał brąz. W tym roku został królem seniorskiego żużla w Polsce, w Zielonej Górze, 15 sierpnia. Tomasz Obrr-Jędrzeja! I 16. nigdy zapomina, Jason Krampowicz, ten gentleman potrafi dbać o przyjaźń i kości rywala, zawsze z masą, zawsze troszczy się o kulturę sportu. Amerykanin z Kalifornii, Greg Herbie Hancock. I mamy oczywiście jeszcze dwójeczkę juniorów, bo juniorzy to jest duża postać, jest też Marcin Pubel. Jest Rafał Malszewski. I uwaga, zaraz będzie prawdziwe wejście smoga, bo jest dwójeczka. Przemysław Portas. I teraz powinny być gorące brawa, bo to syn dwukrotnego indywidualnego mistrza Polski 9-1 z Torunia 9-6 z Warszawy, syn Samera Drabika, Max Drabi! Dziękujemy serdecznie mistrzom, chwila dla fotoreporterów. Drodzy Państwo, teraz jeszcze bardzo ważna chwila. Proszę wszystkich Państwa o powstanie. Oczywiście jest to turniej memoriałowy. Należy wspomnieć te imiona i nazwiska. No jestem. Bronisław Cikowski, Marek Czerny, Lee Richardson. Tych zawodników nie ma wśród nas. Drodzy Państwo, proszę o minutę ciszy dla wielkich, ale mimo wszystko nieobecnych. www.sportoweemocje.com.pl